Cześć, 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 kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Tadadao. Jeszcze raz? Tadadao. Tadadao? Tadadao. Nie zwracajcie uwagi na włosy, na wygląd. Jestem bez makijażu, mam tylko leciutko oczy podkreślone, bo byliśmy się na zakupach i od rana też urzędowaliśmy po mieście, bo mój mąż Adulek miał dzisiaj gastroskopię. Mogę powiedzieć? Możesz. Miał gastroskopię. Jeżeli kogoś interesuje, Ada, chcę zjeść. I przychodzę do Was z holem zakupowym, bo milion lat nie było na kanale. I pokażę Wam jako pierwsze rzeczy, które lubi mój tata i Adam. Czyli takie muszle w sosie. To są muszle w sosie pomidorowym, akurat pikantne. Muszle, czyli co to jest? Muszle. Jakieś tam owoce morza, tak? Omułki. Następna rzecz. Olej kokosowy do smażenia, do takich jakichś tam chińskich, egipskich potraw. Super. Mala się mi podaje wszystko. Jako, że nagrałam ostatnio filmik na TikToku o tym, że nie ma polskich produktów w niemieckich sklepach, wielkie oburzenie. Pełno jest, pełno produktów. I słuchajcie, to nie są polskie produkty, to jest niemiecki produkt, udający polski produkt, ale kupujemy, bo na ogórkową kiszone ogórki udawane są ok, ale żeby je jeść ze smakiem, tak jak nasze, nie ma opcji. Fasolkę praktycznie zawsze kupujemy. Pomidory w puszce też kupujemy do obiadów. Dżemik truskawkowy ulubiony. I były w promocji coś co wielu ludzi uważa za obrzydliwego, a ja uważam, że jest to super sprawa. Parówki w słoiku. Są przepyszne, jeżeli macie u siebie w pełnym takie, to kupcie, spróbujcie. Naprawdę pyszne. Takie dobre. Dobre są. I akurat ta edycja Mama. Właśnie. Tak? Już idę, Misiu. Już idę. A tu dalej są dalsze fasolki i pomidorów. W ogóle świeci tu strasznie słońce i nie widzę, jak to wszystko wygląda. Potem się okaże, że wyglądam jak kupa. Dobra. Ryż jaśminowy. Ostatnio nasz ulubiony. Były ruskie pierogi wyjątkowo. Chyba będę musiała zmienić miejscówkę, bo nawet nie widzę po prostu Was. Także ruskie pierogi. I Misia, podajesz dalej? A gdzie jest Misia i mi nie podaje? Jakieś słodkości, jakieś przekąski. Kawka do ekspresu. Zazwyczaj kupujemy kawkę do ekspresu. Tutaj mamy w Magdeburgu palarnię kawy. I kupujemy co nią. No to podawaj, mamusi. I kupujemy tą magdeburską, bo jest tania i smaczna, no ale nie było, więc ciao bella. Jakieś soczki, multivitaminy, ja to rozrabiam to z wodą. Oczywiście olej. Sól. No podawaj, mamusi. Boże, jak ja wyglądam. Online. Trochę inny kadr. Ocet, tak jak mówiłam, ocet kupujemy bardziej do celów do sprzątania niż do gotowania. Szyneczka taka z papryką. Tutaj jeszcze te parówki w słoiku. Ciąg dalszy. Jak już były na promocji, to już wzięliśmy więcej. U nas porówki idą jako przekąski, wiecie, my nasze małe dzieci lubią tak do ręki sobie coś wziąć. I co jeszcze? Mi się nic nie zbi, dobrze? To trzeba ładnie, powolutku. Moje ulubione ogóreczki do obiadu. Jedyny majonez z słoiku, jaki jest dobry, to jest ten z Pennego, więc kupujemy. Oczywiście te ich szynki popakowane, tu Adulek sobie taką wziął. Tutaj moja ulubiona szynka, czyli kassler. Chlebek. Tutaj jeszcze
Też wzięłam tradycyjnie moją ulubioną rybę w occie. Mamuś. Bardzo ją lubię. To wszystko już mi siło. A jeszcze tutaj jest jedno. Oczywiście ziemniaczki, jakieś tam napoje. Bułeczki. O, czekaj, nie zwal sobie tego. Brokułek, bo Melasia lubi brokuł, prawda? Aha, chcesz mi podawać? Takie deserki. Pomidorki. Tutaj takie jogurciki z zabawką u góry. Proszę bardzo, chcesz przynieść zabawkę pokazać, jaka jest w jogurciku? Dudu, a gdzie masz? To przynieś. Borówki, ale ja słyszałam, że to nie są borówki, że w Niemczech nie ma borówek. To są leśne jagody, powiedz. Że typowe amerykańskie borówki to nie są. Ale okej. O, takie coś jest teraz w tych jogurcikach. Szyneczka kolejna dla Melasi. Quark. Czyli twaróg taki, jakby rozrobiony twaróg, zmielony twaróg, taki jakby, właśnie, nie no, na pewno mają. Masełko, gouda serek, mozzarelka. Ostatnio zamiast masła do smarowania używamy taki Frischkäse, to jest coś podobnego jak Almette, coś takiego. Oczywiście sałata lodowa, śmietanki do obiadków, do zupek, reszta pomidorków i słuchajcie, jajeczka. Jak mi się lepiej żyje, odkąd dowiedziałam się, że w jajkach tam się dzielą na jedynki, dwójki, co my kupujemy? Jedynki, dwójki, co są najlepsze jajka? Jakie są najlepsze? Zerówki? I ostatnio właśnie był jakiś właśnie taki program naukowy i w ogóle okazało się, że w tych jajkach to nie chodzi o to, że te jajka, że któreś z tych jajek są złe, niedobre, tylko chodzi o to, że te jajka się dzielą na szczęśliwe kury i na nieszczęśliwe kury. Dobre te muszle? To na tyle. Jeszcze ziemniaczki. Tutaj robi się rosołek. Robię rosołek, bo byłam pewna, że Adam po gastroskopii będzie źle się czuł. Że będzie miał zdarte gardło. Że będzie miał ból głowy. Że będzie obrzygany. Że będzie miał krew na poliku. Nie gadaj, tylko daj coś do żarcia. Że będzie miał dosyć życia i powie mi: nigdy więcej nie pójdę na gastroskopię, chyba że nieprzytomny, pijany albo zaciągniecie mnie siłą, bo ja tak stwierdziłam i dotrzymuję słowa jak na razie. Bo ja miałam robioną gastroskopię w Polsce, na żywca, w sensie bez uśpienia. Wiecie, jest znieczulenie, bo oni mi psikali coś do gardła, ale to nic nie daje, bo w dalszym ciągu macie odruch, bo to nie chodzi o ból, to chodzi o to, jak beznadziejne jest to badanie, że na siłę wpychają wam wąż ogrodowy do buzi. A widziałeś ten wąż w ogóle? Czy nic nie widziałeś? Bo Adulek robił gastroskopię. Najgorzej go bolało, ta igła co mnie zbijała. Najgorzej go bolało to wbijanie welflonu na uśpienie. Bo Adulek był na gastroskopii tutaj i tutaj robią pod narkozą. Także poszedł, przespał się i mówi, że nic, jakby się nic nie wydarzyło, nic nie czuje. Teraz dla wszystkich w Polsce, którzy mieli gastroskopię i wspominają to na pewno z bólem serca, no przykro mi.
przykro mi, on nic nie czuje. Jakby po prostu się nic nie wydarzyło, je teraz muszle pikantne. Nawet gardle nic nie czuje, że coś było nie tak. No, a ja przecież miałam zdarte gardło, jakbym naprawdę na koncercie była, bo u mnie okazało się, i to jest właśnie to, że przed gastroskopią robi się po to to badanie, żeby się dowiedzieć, na co człowiek choruje. I oni jak zaczęli mi robić badanie jak zaczęli mi robić to badanie, to jeszcze nie wiedzieli, że mam przepuchlinę żołądka, nie, przepuchlina to jest wsadowa. Czyli tam gdzieś jak po prostu na ujściu od żołądka mam przepuklinę. Miałam liczne nadżerki od wymiotów, dlatego że miałam wrzody. I to wszystko spowodowało, że miałam też bardzo, bardzo mocny odruch dzwonu, to było napisane. No i chodzi o to po prostu, że oni mi wciskali ten wąż, a ja chciałam ten wąż zwymiotować i finalnie wymiotowałam na siebie, jako że miałam liczne nadżerki w przełyku. Tylko, że miałam liczne nadżerki w przełyku, pojawiła się krew, także byłam w krwi umazana. To nie jest badanie do robienia na żywca, no Boże. Błagam Was, ogarnijcie się w tej Polsce. Tak ładnie zostałem. Miałam gardło od tego wkładania tego węża po prostu tak zdarte, tak po prostu przetyrane, bo wiecie, on wsadza, a ja wypycham. On wsadza, a ja wypycham i po prostu musieli to zrobić na siłę. No nie było innego wyjścia. I po prostu trauma mi została do końca życia. Nie jestem w stanie po prostu nic sobie wsadzić do buzi, tak, żeby tak... Żeby tak, wiecie, podtrzymać to, bo od razu mam odruch wymiotny. Już pomijam to, że widziałam cały ten proces, czyli czułam ten nieprzyjemny ustnik w buzi, taki plastikowy. Też to miałeś? Tak, ten ustnik jeszcze przed wyśnięciem używam. Aha. No ale to ty tak też go nie czułeś, bo ja jak miałam ten ustnik i chciałam wymiotować, to automatycznie chcesz zamknąć buzię. Jakby automatycznie ja go zagryzałam, a go się nie dało zagryźć, nie? Położyłem się, podłączyły mi tam wężyk pod nos, coś no. Tam. Ten na palec, nie? Chyba ten na tle. No. Przygotowała już mi tutaj ten śliniak, jakby nie tak zwany. Werklona wpiła i wtedy dała ten ustnik. Na bok to dało się przełożyć? Na boczku, no bo ja też miałam na boku, że jeszcze widziałam, jak wymiotuje. Ustnik ten, żeby zagryźć i tutaj otwarł na szyi, żeby się trzymał. I wtedy mówiła dobranoc. Mi nie mówili dobranoc. Mi, pamiętam tą pielęgniarkę, jak leżałam na boku i wymiotowałam, no to wymiotowałam na podłogę i na siebie. Jak już wstałam z tego całego badania i zobaczyłam, co ja narobiłam wokół tego, tej aparatury, że wiecie, krew, wymioty, taki śluz, jakiś wszystko. Jeszcze tak po prostu tak spojrzałam na tą pielęgniarkę, co była i ona tak, no, trzeba będzie posprzątać. Do ciebie się pretensje, no? Nie, tu pani damopa, ja posprzątam. Nie, w ogóle pamiętam jak przez mgłę, ale wydaje mi się, że moja mama chciała ze mną wejść na badanie i oni odmówili osoby towarzyszącej, że nie może być i mama słyszała na korytarzu jak ja, wiecie, taki wiecie, ten specyficzny dźwięk taki i mimo wszystko weszła do gabinetu, nie? Ja pamiętam, że ona się pojawiła w pewnym momencie wbrew woli lekarza, bo już po prostu chyba była przerażona tym, co słyszy, co tam się w ogóle dzieje. No i to jest właśnie to badanie, że jeden pójdzie na gastroskopię i jest to nieprzyjemne, ale na przykład jest zdrowy, a drugi pójdzie i się w trakcie okaże, że ma przepuklinę i nie da się tego węża przecisnąć. No. Także powiedziałam, że już nigdy więcej nie pójdę, ale jak tu jest tak ekstra, to może się przekonam i pójdę. Luksus pani. A Adulek poszedł na gastroskopię, bo ma wieczne zgagi non-stop, ale to już chyba kiedyś mówiłam tutaj, że po prostu praca kucharza wiąże się chyba jednak z jakimiś problemami żołądka, bo to już nie chodzi o to, że on wszystko smakuje i je wszystko naraz, tylko je w biegu, je w stresie. Wiecie, w gastronomii nie ma się takiej pauzy, że sobie usiądziesz, zaparzysz herbatkę i zjesz. No teraz masz, no bo masz w końcu, masz ekstra pracę, ale jak jest taka kuchnia, no to w takiej kuchni nie ma czasu na takie rzeczy. Ewentualnie szybka faja na dworzu i tyle.
Także kończę te monologi. Trzeba ja odkurzyć. Trzeba odkurzyć. No, bo tutaj po prostu przez noc ja ktoś przyszedł. Krasnoludki nie śmiecą nam. Śmiecą, chodź, myślę, że masz dobrze, że miałeś taką gastroskopię. Czemu ja takiej nie miałam? Mogliśmy szybciej do Niemiec wyjechać. No już pomijam fakt, że na gastroskopię poszłam prywatnie, no bo leżałam w szpitalu. Poszliśmy prywatnie, ale 2 tygodnie czekałam i tak, nie? Chyba jakoś tak. Bo chodziło o to, że jak Adaś mnie poznał, to ja non-stop wymiotowałam. I on się mnie pyta, czemu ja tak mam. On się bał, że ja już w ciąży jestem. I chcę go na dziecko może. I ja non-stop wymiotowałam, bo po prostu nawet po szklance wody. I tak miałam, że po prostu jak zaczęłam wymiotować, to nie umiałam skończyć. No i miałam też tak, że po 2 łykach piwa potrafiłam wymiotować. No i poszłam do szpitala, jak tak wymiotowałam i w szpitalu 3 dni leżałam na izolatce i wypisali mnie po 3 dniach bez żadnych badań. Nie zrobili mi żadnych badań. Wypisali mnie i na druczku było napisane grypa jelitowa. No a wypisali mnie ze szpitala, ja nadal wymiotowałam, więc poszliśmy prywatnie na gastroskopię i się okazało, że wrzody. Dobra, kończę, pomagam Adusiowi. Do później. Odzywam się ponownie po małym ogarnianku i sprzątanku. Adulek z Melasią sadzą. Nie sadzą, tylko sieją. Nie. Wysypują. To jest coś ten. A to nie jest rzeżucha, Misiu? To nie jest rzeżucha. No różne odmiany, ale to jest rzeżucha. Się pytam, czy rzeżucha to... No nie wiem, czy dokładnie to jest rzeżucha. Rzeżucha. Ale co, urośnie tak? Przecież to musi zakiełkować korzeń. Ja mam watę jakby co. Ale to się nie trzeba watę. Z podpaski wyjmę. To daj podpaskę. No podpasce. Nie mogę wam pokazać, bo Melasia jest na majteczkach. Bez spodenek. Tak, Misiu? Tak. Ja. Sprawdziłaś dobrze? Na pewno jesteś bez spodenek? Tak. Ja. No. Zdjęłam pranie i udało mi się, słuchajcie, na tym portalu takim, wiecie, za darmo. Pani oddawała 2 krzesła ratanowe. I mi Adulek dzisiaj pojedzie po krzesełka. Gdzie jadę? Nie wiem, co to. Że co? No Misiu, umówiliśmy się. Jaki Misia? Jeszcze nic nie powiedziałem. No powiedziałeś, że co się zgadzasz na warunki. Nie, nie powiedziałem, że się zgadzam. No ale Misiu... Nie padło słowa zgadzam się. Ja dzisiaj miałem ciężką ten zabieg robiony. Ja muszę leżeć, wypoczywać w domu. Misiu... Nie Misiu mi to teraz. Ale słuchaj, ostatnio leżałeś, się tam tak pięknie zajmowałam. No dobrze, no bo leżałem, no i dzisiaj znowu mam dzień do leżenia ogólnie. No to! Wiercą znowu. Nie. Wiercą? Tak. Dam wam znać, czy mamy te krzesła, czy nie. Piszcie w komentarzu, żebym pojechał. Także kochani, jest zupka pomidorowa. Miał być rosół, ale Adulek dobrze się czuje, więc nie musi jeść rosołku. I tu gotuję makaron. Nam pomidorowa najbardziej smakuje z makaronem spaghetti. No. Cześć kochani, witajcie w kolejnym dniu. Woda. Nie zapominamy o piciu wody. To jest życie. Nic tak nie gasi pragnienia jak woda gazowana. Przychodzę do was podczas robienia makijażu, bo chciałabym tak pewną rzecz powiedzieć. A mianowicie, kończy mi się podkład. Nie, żartuję. Odnośnie właśnie krzesełka, że jednak Adulek wczoraj pojechał po krzesełko dla mnie, po 2 krzesełka, na moją prośbę. I teraz chciałam coś powiedzieć. Wiecie, często takich mężczyzn, którzy spełniają zachcianki kobiet, tak, Misiu? O, masz 2? Tak.
Nazywa się pantoflarzem, pantoflem, kapciem, no nie wiem, nazywajcie jak to chcecie. I chciałam się do tego trochę odnieść, bo nieraz się już z tym spotkałam. I teraz tak, ja nie uważam, żeby mężczyzna, który poświęca się dla kobiety, który jest na jej zawołanie, ale tak w pozytywnym słowa znaczeniu, który się stara, który się angażuje w związek, żeby był pantoflarzem. Jeżeli tak ktoś uważa, proszę odejść z tego kanału. Śmieję się. Po prostu wiecie, to jest takie jakieś dziwne przekonanie o tym, że jak mężczyzna stara się w związku i zabiega o kobietę albo jest na jej, no może nie rozkazy, ale chce po prostu... chce dla niej jak najlepiej, no to jest właśnie tak i owo przezywany, wyśmiewany wręcz przez niektórych mężczyzn, albo nawet też kobiety, bo też się z tym spotkałam. Oczywiście podkład Stay All Day 16 godzin. Essence. Dosyć duża szpachla dzisiaj, bo chcę ładnie wyglądać. I wiecie, i na przykład nie zgadzam się z tym, dlatego że ja też dla niego dużo robię. Słuchajcie, to jest związek małżeński, partnerski, przyjacielski. My nawzajem się dla siebie poświęcamy i też dlaczego o kobiecie, która robi pranie, która robi mężowi kanapki, albo tam chłopakowi kanapki do pracy, albo zawozi mu jeszcze te kanapki, bo zapomniał, dlaczego o takiej kobiecie się nie mówi, że jest pantoflem? Dlaczego? Bo to jest takie zupełnie normalne. Przecież związek idzie w dwie strony, słuchajcie, zawsze jest w dwie strony i ja uważam, że zdrowa relacja między ludźmi opiera się na tym, że dla siebie nawzajem robimy różne rzeczy i że jesteśmy w stanie dla siebie się poświęcać, bo po prostu, wiecie, związek to nic innego jak sztuka kompromisu, bo jeżeli traficie na osobę, która jest taka jak wy, to jeszcze gorzej. Najlepiej chyba trafić na przeciwieństwo, bo wtedy jakby nie zwracacie takiej uwagi na swoje wady w drugiej osobie. Ja to tak nazywam, bo my na przykład z Adasiem jesteśmy w wielu kwestiach bardzo podobni i mogłoby się wydawać, że to jest super. Niestety jest odwrotnie, dlatego że na przykład ja lubię porządek i on też lubi porządek i wychodzi z tego coś takiego, że oboje czasami jesteśmy poddenerwowani, bo w domu jest bałagan, który robi nasza córeczka i jesteśmy nerwowi obydwoje, a wiecie, jak jest dwóch nabuzowanych partnerów w pomieszczeniu, to może z tego się coś urodzić i my uczymy się nawzajem z tym radzić i po prostu znajdujemy kompromis, wmawiamy sobie, że to taki chwilowy nieład ze względu na 2,5-latka w domu i po prostu dogadujemy się w tej kwestii. Ale jest masa takich związków, które właśnie nie rozmawiają ze sobą i nie rozwiązują konfliktów na bieżąco i wtedy rośnie to. Dlatego, wiecie, to, że Adulek wczoraj wstał i pojechał mi po te krzesła, no to też te krzesła są dla nas do domu, tutaj do naszego wspólnego gniazda, więc ja jestem po prostu w siódmym niebie, że mam takiego faceta, który po prostu tak się dla mnie poświęca i życzę wam z całego serca też takich mężczyzn w waszym życiu, którzy są w stanie dla was wiele poświęcić, wiele zrobić, bo my kobiety też się bardzo dla nich poświęcamy i też bardzo wiele dla nich robimy. Także wiecie, ja z Adasiem to nie jest związek, który był usłany na różach. To nie była, nasz początek znajomości był burzliwy, nie pod względem naszym tutaj tak po prostu nawzajem, że się kłóciliśmy czy coś, tylko mieliśmy wiele przeciwności na swojej drodze, los nas tak sfatał, że znaleźliśmy się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, ale jakby przeszłość dawała o sobie znać i musieliśmy bardzo dużo rzeczy w sobie przetrawić, żeby finalnie być tutaj w tym miejscu razem. Także to był związek, który wymagał wielu rozmów, wiele łez się wylało, wiele niewiadomych, wiele pytań i ostatecznie
udało nam się dojść do tego, co teraz mamy, czyli do związku pełnego miłości, przyjaźni, zrozumienia, oddania i poświęcenia. Także, kochani, naprawdę, naprawdę, bądźmy jakby obiektywni. W związku trzeba zawsze w dwie strony, w związku zawsze wszystko w dwie strony działa, każdy kij też ma dwa końce i wiecie, i wszystko za sobą niesie różne konsekwencje. Ja jestem szczęśliwa, zadowolona, a wiecie, gdyby Adulek nie pojechał po te krzesła, to by się nic nie stało, bo ja wiem, że nie pojechałby dzisiaj, to pojechałby tam jutro, no ale to była okazja i trzeba było to jakby załatwić natychmiast, dlatego że pani oddawała je za darmo. No i dzięki temu jestem szczęśliwa, a że mam za chwilę imieninki, to już ja też jestem taka, że zawsze powiem Adasiowi, dobra, Adulek, to już jest na imieninki, już nie musisz mieć żadnych tam kwiatów ciętych, biednych, uciętych, płaczących mi kupować, tylko po prostu te krzesła sprawiły mi ogromną radość. I tyle w tym temacie, kochani. Także nie nazywajmy mężczyzn, którzy się poświęcają w związku dla swoich kobiet, żeby były szczęśliwe pantoflarzami, bo to jest nie na miejscu, nie na miejscu. Także kończę, bo już 7 minut gadam. Dokańczam makijaż i odezwę się do was później. Cześć. Jest krzesełko. Piękne, prawda? Już dużo później my byłyśmy na spacerku, teraz siedzimy sobie na balkonie, bo jest przepiękna pogoda dzisiaj. Melaś wystawiłam już kuchnię, żeby mogła się tutaj bawić. I ja kończę tego vloga, zabieram się za montowanie. Dziękuję, że byliście. Szykuję dla was w tym tygodniu taki film DIY, więc wyczekujcie na kanale. Mam ochotę coś, wiecie, porobić jakieś takie ręczne robótki. Nosi mnie, jest wiosna, jest energia. Także kochani, do zobaczenia, cześć. Jeszcze przychodzę dzisiaj z jeszcze jedną rozkminką. W ogóle to jest vlog food hall, gastroskopia i rozkmina w jednym. Mam taką... Też oczywiście chodzi o TikToka, bo oczywiście nagrałam filmik na TikToku, że w Niemczech możesz zdecydować, czy chcesz cesarkę, czy chcesz poród naturalny. Przynajmniej tam, gdzie ja rodziłam, była taka możliwość. I teraz bardzo dużo kobiet oburzyło się w komentarzach, że po prostu no, nie można tak cesarki sobie brać, bo ma się takie widzimisię i że jest to, wiecie, poważny zabieg. I że właśnie nie powinno być tak, że kobieta może o tym decydować. I teraz wiecie, co mnie tak rusza, nad czym teraz tak myślę? Motor jedzie, misiu. Muszę jej teraz wszystkie dźwięki tłumaczyć, bo ona jest na tym etapie, wiecie, co to, kto to. I mam taką rozkminę, że od kilku miesięcy bardzo dużo kobiet, tak naprawdę wszystkie kobiety, które obserwuję na Instagramie czy tam na TikToku, wychodzą na ulicę i krzyczą: nasze ciało, nasze decyzje, chcemy aborcji, chcemy decydować o swoim ciele, chcemy podejmować same decyzje, nie będzie ktoś za nas tego robił. I z jednej strony krzyczą właśnie: chcemy aborcji, chcemy decyzji, chcemy decydować, a z drugiej strony oburzają się, bo to było bardzo dużo takich komentarzy kobiet,
oburzają się, że kobieta nie powinna brać cesarki, bo jest jej takie widzimisię. I to jest dla mnie takie... Wiecie, mam wrażenie, że gdybym wyszła na ulicę w Warszawie i zaczęła krzyczeć cesarka na życzenie, chcę cesarkę, moje ciało, ja chcę decydować, jak chcę rodzić, mój poród, moje dziecko, moja sprawa, moje życie, to na pewno poszłyby za mną kobiety, które krzyczałyby to samo. I tak mi się wydaje, że w tych czasach... Melania tańczy. Że w tych czasach jest właśnie takie psychika tłumu, wiecie, że po prostu każdy idzie z tłumem, każdy idzie z prądem, bo każdy takie, wiecie, taki krok pod prąd jakby spotyka się z falą hejtu i ludzie się teraz boją w tych czasach krytyki, źle przyjmują krytykę. I na przykład bardzo dużo osób jest takich, które chciałyby w mediach społecznościowych zaistnieć, chciałyby mieć konto na YouTubie, ale boją się hejtu. I no ja nie wiem, czy to jest tak, czy to jest takie zdrowe dla waszej psychiki, dla waszego umysłu, że się boicie. Nie bójcie się, róbcie to, co kochacie, a zdanie innych jest naprawdę na ostatnim miejscu. Także taka moja rozkmina tutaj, czy są jednak czasy, gdzie kobieta może o sobie decydować, czy nie może, bo to jest już takie sprzeczne. Także ja uważam, że cesarka jest super, że to jest moje prywatne zdanie, to jest moja subiektywna ocena, pamiętajcie o tym. Ja rodziłam naturalnie przez 24 godziny i w ciągu 10 minut miałam cesarkę, bo miałam komplikacje przy porodzie. I stwierdzam, że ten poród był bardzo niebezpieczny, równie niebezpieczny jak cesarka. Ale gdybym się zdecydowała na cesarkę, gdybym posłuchała mamy, to myślę, że zaoszczędziłabym mojej córce wielu infekcji, wielu chorób, sobie wielu problemów zdrowotnych. I tak, takie mam wrażenie, że do cesarki człowiek jest taki przygotowany psychicznie, mentalnie i też pod względem medycznym jest podłączony, jest monitorowany, a poród naturalny to jest zawsze niespodzianka, to jest zawsze, może pójść super, a może się skomplikować. Także kochani, tym miłym akcentem kończymy.